Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Outpost Zero, która miała premierę 25 lipca, czyli w zeszłym tygodniu. To jest survival science fiction, z takimi już mieliśmy do czynienia, ale w zasadzie mało było takich fajnych tego typu gier. Mam nadzieję, że ta może być całkiem fajna. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Zrobimy sobie taki pierwszy odcinek i sami wyrobicie sobie opinię. Ja przy okazji też. Także zapraszam was do oglądania. Widzę, że tu jest tylko single player. Nie, jest jeszcze joint server. Dobra, zaraz tutaj zrobimy ustawienia i wejdę chyba na razie na multi. Lądujemy. Nie wiem, czy to jest Mars. Tak patrzy tutaj, że będziemy kolonizować jakąś planetę, więc jest to jakaś tam obca po prostu dla nas planeta. Mamy tutaj base building, mamy jakąś walkę, mamy też sztuczną inteligencję, jakieś boty. Chyba nie ma gry po polsku, zaraz zobaczę. Jesteśmy science fiction z siekierą w ręku. Jakąś dwójkę coś kliknąłem, dwa, ale nie wiem, co się stało. Zobaczmy, czy tutaj wyłączyłem tego gościa. To skip the tutorial. No, dude, I need the tutorial. Zobaczcie, tam też jakiś robocik jest. Się nam chyba przygląda. Zobaczmy, czy z tej kapsuły coś mogę zrobić. Cool, loot all. Inventory. Może zeskanujmy jeszcze. Co to jest? Ja to wypuściłem, to było to pod dwójką. Dobra, rozumiem. O! You drop opposed destroy and ballistically damage. Dobra, switch. Dobra, tak. Press tab to toggle open, close your inventory. No dobrze, to tutaj mamy to. Mamy jakieś surowce. Equip your starting weapon, to już mamy. Switch back to hand by using T. Okej, dobra, wykonujemy te proste rzeczy. Chyba, dobra, oni chcą, żebyśmy z tym walczyli, tak? Use N to toggle on off showing resources. Tak w sumie to nie widzę tych resources. Nie wiem, co mi to... Chyba, że... A, dobra, pokazuję na tym kompasie na górze. Dobra, możemy mieć to włączone. Chyba, że mi się coś teraz zużywa. Na razie możemy wyłączyć. Open, close your map. To jest nasza mapa. Ale pewnie musimy ją odkrywać. Trochę takie No Man's Sky, coś w tym rodzaju, nie? You are a fully self-aware artificial... Czy ja jestem AI? Ja jestem sztuczną inteligencją. To niedobrze. Gather 50 carbon from a native vegetation of Gaia. Be aware that some tools are more or less... Dobra, czekajcie, bo ten potworek tam już... Ty, ale on ma 42 poziom? Ta czerwona czaszka może oznaczać, że on ma 42 poziom i jest dla mnie nieosiągalny. To jest jakiś boss czy coś. Dobra, uciekamy stąd. Zobaczcie, tutaj mamy jakąś mapę naszego domu. Być może nie domu, dom to może być złe określenie. Tylko jakaś taka baza, do której my mieliśmy przybić. Zobaczcie, tu jesteśmy my, tu jest jakiś Messi's Gore, tu jest home. Dobra, chodźmy do tego Messi's Gore. No może ta gra będzie ciekawa. Opinie ma takie średnie na Steamie, trzeba będzie zobaczyć. Carbon from the native vegetation of Gaia. Czy z tego może być karbon z drzewa? Teoretycznie mógłby być. Co to jest to na przykład? Weźmy to też zeskanujmy. Adult skrab jakiś. Dobra, siarka. Surface in many industria. Ja chyba musiałbym mieć kilo do tego. Violet. To wiecie co, w takich grach to nigdy nie wiadomo, co tu robić na początku, nie? O, zobaczcie, tu mogę zbierać. Karbon, jest karbon. Dużo karbonu już. Okej,
Aha, tam naścięliśmy. Czy co? Ja bym pobiegł. Czekajcie, bo ten tutaj do nas zbliża. Mi się wydaje, że... wolimy się raczej do niego nie zbliżać. Zobaczcie, tam też jest jakiś zwierz. Coś tutaj jednak pominąłem. Czekajcie, gdzie jest ten znak? On się nie wyświetla na mapie. Chyba, że na przykład... coś tu niechcący włączyłem. Biegnijmy do tego domu na początek. Jeszcze tylko pytanie, czy jest coś innego po drodze. Nie wiem czemu tam był znak zapytania. Tu jest jakiś jeszcze stwór. Co to jest te 0-150? To jest jakieś życie? Enemies incoming? Tak, zobaczcie, czerwona czacha. To jest level, te 27, 4... To jest level! Dobra, te kraby, czy te kraby osłaniają te jelenie? Czy co robi mój robocik? Robocik, chodź do mnie. Jak stracę ten robocik, to będzie lipa. Co to w ogóle jest nad nami? Biegnijmy do tej bazy, gdzie ona jest? Ej, ja już pominąłem moją bazę gdzieś. Gdzie jest ta baza? To jest... Baza jest tutaj, słuchajcie, także lipa. Dobra, czyli my musimy ją sobie po prostu zbudować. Okej. Tylko jak ten robocik się straci, to może być lipa. Zobaczmy to budowanie. Wykonujmy po prostu na razie polecenia z tego samouczka, z tego tutoriala. Chyba zabili mi robocika, może będę mógł go jakoś później przywrócić do życia. Ciekawe, czy znajdziemy tutaj jakieś budowle. Czy wiecie, jakąś obcą cywilizację inteligentną znajdziemy. Chociaż te kraby wyglądają na takie dosyć niegłupie. Drone is hit. Dobra. On tam, o, zobaczcie, on tam cały czas walczy. Dobra, teraz finish constructing by welding them with... No ja nic nie zrobię, stary, no walczy z jakimś 40 levelem, to ja ci nic nie poradzę na to, no. Chociaż mogłem w sumie poradzić. Bo zobaczcie, że on z pająkiem jeszcze się bił. Dobra, a gdzie ten dron, to już nie wiem. Tu, loot all. Z tego też możemy zlucić, zeskanować. Zeskanowanie exp nam wpada. Nie wiem, co z tym robotem dalej mogę tu wykonać. Dobra, dobra. Ten samouczek taki jest troszkę. Finish constructing by wielding them with your handy. Co? With your handy? Co to jest handy? Czy handy to był ten mój pomocnik? Build. A, dobra, to jest to. Jakieś takie dziwne urządzenie. I to pewnie zużywa mi jakiś tam surowiec. Coś mi zużywa, zobaczcie w lewym dolnym rogu. A nie, dobra, to jest jakaś tam energia nad tym handym. Teraz zobaczymy, co się tu zrobi. Ciekawe, czy jest jakaś taka fajna fabuła tutaj, żeby odkrywać. Ale z tego, co widziałem na filmiku, to dużo możliwości budowania jest. Nie możemy przegrzewać coś tego. Ciekawe, co z tym moim ziomeczkiem. Co z tym moim robocikiem się teraz stało, bo on chyba już nie odżyje mi i ja go też nie mogę jakoś przywrócić do życia, bo nawet na tym kompasie się on nie pokazuje. Open your skills menu. A, widzicie, mamy jeszcze levele. Level up your advanced crafting. Gdzie jest crafting? Tutaj. Dobra, mamy. Co tam chcesz, żebyśmy zbudowali? Command Center on a Foundation. Command Center. Co to może być Command Center? Command Center. To
To może tutaj bardziej, tu są ściany, jest command center. Teraz musimy użyć tak i zużyć na to, co tam zebraliśmy, ten handy. To trochę jest tak jak w No Man's Sky, no w sumie chyba było też podobnie z budowaniem. Dobra, denerwujący jest ten gość od tutoriala, nie? Spawn the drone from your inventory, czyli oni wiedzą, że on mi zginął, ten dron, to specjalnie było zrobione. Dobra, a nie. Widzicie, oni chcą, żebym ja dopiero teraz wypuścił tego drona, a ja już go nie mam. Czy ja bym go musiał jakoś zrobić? Finish constructing your command center. No, wydawało mi się, że ja już to zrobiłem. Zaraz zobaczę, o co tu chodzi. Dobra, musiałem zginąć i teraz odrodziłem się, to mam znowu tego robota. Możemy go odpalić i kazać mu, widzicie, skończyć. Dobra, wyłączamy tego bota. Press Q to order your drone to build. No ale ja nie mogę, bo ja już to zbudowałem niestety. Muszę chyba jeszcze jedno postawić. Zobaczymy zaraz, czy to się uda. Gdzie to było? Tutaj, nie. There can be only one. No to musiałbym jakiś zniszczyć. Tylko nie wiem, może siekierą po prostu? Prawie mi to nie wychodzi. Spróbujmy siekierą. Też nie idzie. Trochę głupie jest, kurczę. Dobra, słuchajcie, wszystkie moje pozytywne doświadczenia, znaczy pozytywne emocje, które ta gra na mnie wywołała, już się właśnie skończyły, bo po prostu gra jest kompletnie niedokończona. To jest taki early access, że nie da się nic zrobić. Chociażby przez to, że zbudowałem to i sam to już tak jakby utworzyłem z tym handy, to nie mogę teraz nakazać temu robocikowi, żeby on to dokończył i w tym momencie się kończy przez to samouczek, co nie, więc nie mogę go kontynuować dalej. Na dodatek nie mogę też zacząć od nowa, muszę jakby cały czas w tym samym miejscu się loguję, mimo że usuwam save'y i tak dalej. Więc gra, wydaje się, że fajnie tutaj ona wygląda, że ten świat może być ciekawy i bardzo rozbudowany. I być może też jakaś fabuła tutaj jest ciekawa, ale strasznie niedopracowana jest gra jak na razie. Widać, że ktoś w ogóle nie testował tej gry jeszcze. No ale trzymam kciuki, bo może to będzie coś fajnego. Tutaj też będzie można grać PvP i multiplayer, ale w takiej formie jak to teraz obecnie ona wygląda, to raczej nie ma sensu. Ale myślę, że tu można sobie też dużo podkrywać, tylko właśnie nie da się za bardzo grać, jeżeli nie mogę wykonywać tego samouczka tutoriala, nie? Bo jeżeli nie mogę tego kontynuować, no to też ciężko będzie się samemu nauczyć gry. Więc z mojej strony w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Będziemy robić po prostu inne serie w międzyczasie. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Myślałem, że to coś fajnego będzie. I do zobaczenia w innych odcinkach na kanale. Trzymajcie się, cześć.